Jestem młodą mamą, dlatego ograniczam się do oglądania programów kulinarnych najbardziej. Moje guilty pleasure to jest oczywiście Kuchenne rewolucje. Myślę, że obejrzałam wszystkie sezony. No, uwielbiam. Knockdown Gessler, tak. Kto nie uwielbia? Tak jak powiedziała Dorota Maspowska, Kuchenne rewolucje to jest najlepszy dokument o Polsce. Cześć, witajcie w Kinorozmowie, a moim gościem jest dzisiaj Agnieszka Żulewska, aktorka. Witaj serdecznie. A cześć, a dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo fajnie, że znalazłaś czas i możemy porozmawiać. No już wiele lat gościsz na ekranie małym i dużym, ale teraz jest kilka okazji do tego, żeby porozmawiać o filmach i serialach. Między innymi Cicha Ziemia, film, który był przed chwilą w kinach i jeszcze gdzieś można go zobaczyć, Agnieszki Woszczyńskiej. Serial Wielka Woda na Netflixie i o nim też będziemy rozmawiali, ale też taki bardzo autorski projekt Nie zgubiliśmy drogi Anki Wilhelma Sasnali, który był w Berlinie, potem na Nowych Horyzontach. Pewnie gdzieś się też pojawi, mam nadzieję, w kinach czy w internecie. Więc dużo się dzieje w ostatnim czasie w twoim życiu artystycznym. Zresztą chyba tak było, że nie miałaś takich momentów, żeby gdzieś znikać, bo był przecież też teatr, który jest cały czas ci towarzyszy. Więc ta droga jest cały czas bardzo intensywna i taka usłana projektami, tak bym powiedział. Czy nie masz takie wrażenie? Tak. I mam. Myślę, że to też jest na własne życzenie i z własnej chęci. Lubię działać, a że też lubię to, co robię, no to tak, rzeczy same trochę przychodzą, trochę ja po nie sięgam ręką, ale też cieszę się, że zazwyczaj, a w zasadzie zawsze to są takie projekty, które naprawdę chcę i w których dobrze się odnajduję i które są mi bliskie, że nie muszę się do niczego zmuszać, wiesz. Bo mam takie wrażenie, że ty jesteś taką osobą, która ceni wolność w doborze projektów i myślę, że na pewne kompromisy albo decyzje byś się nie zdecydowała. Bo jednak jeżeli spojrzymy na te filmy, w których zagrałaś, to większość z nich, bo zdarzały się też inne, jest jakimś kinem autorskim, jakimś takim wynikającym z tego, co dana osoba, artysta chce przekazać. Tak, to prawda. A z drugiej strony też bardzo sobie cenię dokładnie te rzeczy, w których wziąłam udział, które są po prostu jakąś trochę katastrofą, czy nawet nie katastrofą, a są filmami po prostu nawet nie wiem, popularnymi, może takimi jakby komediami, tak, gdzieś tam. To jest taka forma, w której ja się kompletnie nie odnajduję, ale dzięki tej trudności też coś tam rozpoznaję, też ten widać po prostu, gdzie ten warsztat ma jakieś po prostu luki, nie? Że gdzieś to jest taka przestrzeń, która mi sprawia trudność, więc dobrze też się z tym spotkać. No ja mam takie wrażenie, że taki był film Chemia. Tutaj nie chcę jakby nikogo z widzów obrażać czy mówić, że to nie jest jakiś film, który ja bardzo lubię. Natomiast wy tam ciekawie zagraliście, ty i Tomasz Szuchart. Natomiast to jest takie kino trochę, taki melodramat, bardziej historia. Tak, ale to był akurat film, który faktycznie dla mnie, myślę, i dla Tomka był bardzo ważny i bardzo poważny to był projekt, taki, gdzie się tam spotykały nie tylko to było o robieniu filmu tak naprawdę, tylko przez to, że jakby, wiadomo, reżyserem tego filmu był człowiek, którego historia była umieszczona w tym filmie, no to przechodziło tam przez nas dużo jakichś takich energii, które były trochę nie nasze, to było trudne, ale też bardzo to było wielkie wyzwanie i jest to dla mnie jeden z najważniejszych filmów, w sensie jakiejś takiej rozpracowywania tego, czym w ogóle ten zawód jest. A ja miałam na myśli bardziej te lekkie propozycje typu z ostatnich rzeczy Pod wiatr, czy na przykład, jak to się nazywało? Coś z miłością, miłość do kwadratu. To są na przykład takie właśnie fragmenty mojej pracy, które były bardzo dla mnie trudne. To było, jeśli coś jest dla mnie wyzwaniem, to właśnie takie kino. Takie frywolne trochę, tak. Gdzieś zupełnie w inną stronę ucieczki. Tak. A z tą chemią ja rozumiem, no bo temat też jest bardzo trudny i istotny był tam i rzeczywiście choroba była głównym punktem wyjścia do opowiedzenia o tym, jakieś przejście przez pewnie traumę, wyleczenie się z tego też. Dokładnie. Po śmierci kogoś bliskiego i wy musieliście też w to wejść w tę historię, ale też nawiązuje do tego filmu, ponieważ od tamtej pory, a może nawet wcześniej już miałaś taką okazję, że spotkałaś się z Tomaszem Szuchartem i z nim teraz znowu oglądamy Ciebie w Wielkiej Wodzie, w serialu Netflixa, który opowiada o powodzi 1997 roku.
Po raz kolejny spotykasz się w nim w duecie, więc można powiedzieć, że już jesteście chyba zgraną dwójką lubiących się, takie mam wrażenie, bo to widać na ekranie aktorów, chociaż tam wasza relacja jest też nie taka prosta. Tak, a to dobrze. Nie no, z Tomkiem mam już wypracowany chyba taki system bycia ze sobą. Myślę, że bardzo dobrze się przy sobie czujemy i bardzo dobrze nam się razem pracuje. On pięknie słucha, jest wspaniałym aktorem, takim, który bardzo dużo daje i faktycznie ta jego obecność jest taką wielką obecnością, piękną i wielką, rozdającą właśnie. On jest hojny w tym, jaki jest tak naprawdę i w życiu, i na planie. I na pewno to, że się znamy już od tak wielu lat i przeszliśmy też przez tak mocne doświadczenia razem, sprawia, że jest, czy pojawia się na ekranie coś, czego byśmy po prostu nie zagrali, gdybyśmy się nie znali. No. To rzeczywiście widać na ekranie. Opowiedzmy trochę o twojej bohaterce i może o tym, że ten serial w pewnym sensie jest kostiumowym filmem, można powiedzieć. Bo wracamy do lat 90. i tak. Trochę jednak jak patrzymy na te stroje, to ci, którzy ja na przykład dorastałem w tamtych latach, to dokładnie pamiętam, nie wiem, te krawaty, wąsy. Twoja bohaterka nie do końca tak się wpisuje w ten schemat, nawet swoim ubiorem. Tak, to prawda, jakby jeśli chodzi faktycznie o tę partię urzędową, to faktycznie ma się wrażenie, że mamy do czynienia po prostu z kostiumami. Natomiast jeśli chodzi o modę uliczną, no to w dzisiejszych czasach mamy dokładnie powrót lat 90. W związku z tym tak trochę patrząc na to, jak tam ludzie są ubrani na ulicy, trochę nie rozpoznajesz, czy to jest z dzisiaj, czy to jest z 97 roku, z lat 90., bo to się wszystko teraz wymieszało i faktycznie te 90'sy, tak. Dokładnie, weszły nam znowu na ulicę. Ale no tak, tak, tak. I co? O bohaterce. Bohaterka, że ona się wymyka trochę tym czasom. Tamtejś. Wymyka się trochę tym czasom, bo też przebywała w jakichś innych miejscach, ale też zawsze czerpała z czegoś innego. I wydaje mi się, że ona też się tak wybija, ponieważ po pierwsze jest kobietą, a otoczona jest samymi mężczyznami. I to też w latach 90. jest dosyć nietypowa sytuacja, w której to ona tak naprawdę tutaj rozdaje karty i to ona gra na nosie tym facetom, co oczywiście jest zupełnie nie po drodze tamtemu porządkowi i tamtemu porządkowi świata, w którym to mężczyźni tak naprawdę podejmowali decyzje i mężczyźni, no generalnie mężczyźni stali na czele wszystkiego i tak dalej, te kobiety po prostu gdzieś tam musiały się przepychać i tylko jednostki silne po prostu były w stanie się łokciami jakoś przepchnąć, żeby były zauważone, były usłyszane. Więc wydaje mi się, że ta nasza bohaterka, Jaśmina Tremer, jest inna właśnie przez to, jak wygląda też, ale przez to, że wykonuje taką robotę dosyć trudną. A sam temat, sam scenariusz tej opowieści, wielkiej powodzi, powodzi stulecia, która była wszędzie w mediach i jest wspominana co roku, w sumie jak przychodzi lipiec, to zawsze się wraca do tego momentu. No jednak to była wielka tragedia ludzka też, wielkie wydarzenie. No i chciałam o to zapytać właśnie, jak ty dostałaś scenariusz, to pomyślałaś, że to będzie ciekawa postać, ciekawa rola, czy też ten temat cię jakoś zainteresował serialu? Ja przeszłam przez wszystkie etapy castingu, tak, więc to nie jest tak, że ktoś mi dał scenariusz i zapytał mnie, Agnieszko, czy tobie się to podoba, co ty myślisz o powodzi, tylko po prostu jakby dostałam zapytanie, Janek robi serial o powodzi, Jan Holoubek, tak, jakby czy chcesz przystąpić do castingu, tu jest po prostu jakby tekst, nagraj self-tape i zobaczymy, czy pójdzie to dalej. A że Janek jest taką osobą, z którą pracuje mi się bardzo dobrze i jest to fantastyczny reżyser, który potrafi tak pracować z aktorem, że ten aktor odkrywa w sobie zupełnie nowe jakości, to bardzo chciałam. W związku z tym oczywiście brałam udział w tym castingu i to Janek tak naprawdę był tu kartą przetargową, niezależnie od tego, o czym by robił ten serial. A później, jak miałaś wejść w tą historię i poznać ją bardziej? Jest to też moja historia, jestem ze Śląska Opolskiego, więc te historie powodzian i historie ludzi, którzy stracili dobytki życia i w ogóle uczestniczyli w tej powodzi i byli tam, są mi bardzo bliskie. Sama widziałam Opole, które podnosi się
po przejściu fali powodziowej, więc no, tym bardziej jakby temat bliski sercu i przeżycia, w których bezpośrednio brałam udział, tym bardziej jeszcze podbijają chęć uczestnictwa w takim projekcie. Mhm. A powiedz, jak to wyglądało na planie, no bo to nie jest łatwo wrócić do tych momentów i to pokazać później na ekranie. Jak pracowaliście właśnie nad tym, żeby to wyglądało dosyć realistycznie? Ludzie, którzy byli, pracowali przy tym projekcie, są niezwykłej klasy artystami, specjalistami, którzy sprawili, że ten świat się wydarzył na nowo, że ten rok 97 po prostu stanął przed naszymi oczami. Scenografia, której autorem jest Marek Warszewski i jego wspaniali współpracownicy, była tak nieprawdopodobnie imponująca, odtworzona z detalami, z przetarciami, ze zmurszeniami, z całą patynacją po prostu tej przestrzeni, po to, żeby aktorzy i wszyscy ludzie, którzy funkcjonowali w tym świecie, mogli po prostu czerpać z bardzo hiperrealistycznej tak naprawdę rzeczywistości, którą postawili przed naszymi oczami. Oczywiście jakby działali tam wspaniali technicy, którzy są odpowiedzialni za efekty specjalne. No i to wszystko po prostu udało się stworzyć, ten świat. Chociaż bardzo skomplikowany i jak podkreślali ludzie odpowiedzialni właśnie za efekty specjalne, no woda jest najtrudniejsza, jeśli chodzi o robienie jej właśnie w postprodukcji, a udało się, tak mi się wydaje. Z tego, co widziałam, to jest to zrobione super. Mm-hmm. I to ciekawe, bo powiedziałaś o wodzie, a przed chwilą zagrałaś w filmie, który wspomniałem na początku, Cicha Ziemia, gdzie też ta woda jest istotna i tej wody brakuje, tam akurat gdzie dwójka bohaterów głównych, Dobromir Dymecki w roli, partneruje ci, kręciliście na Sardynii i to jest też opowieść, w której jest wiele tematów różnych, wychodząc od właśnie tego jakiegoś konfliktu czy nieporozumienia w parze, ale też jest dużo takich tematów wokół, jakiejś obojętności na to, co dzieje się na świecie, na drugiego człowieka, na uchodźcę, na tematy klimatyczne, środowiskowe. Chciałem cię o ten film też zapytać, bo to ciekawe doświadczenie, prawda? I tutaj z kolei już ta droga współpracy z reżyserką jest długa, bo wcześniej zrobiliście krótki film, fragmenty i teraz rozwinęliście ten projekt w jakiś sposób, inspirując się i zrobiliście inną, dużą historię. Udział w tym filmie był dla ciebie czymś ważnym, istotnym i ta rola, postać? Myślę, że już od momentu tak naprawdę zrobienia fragmentów tam zawiązała się jakaś taka grupa twórcza, która kontynuowała tę swoją współpracę aż do momentu jakby powstania tej Cichej Ziemi. Ja też nigdy nie traktowałam tak naprawdę grania tej postaci jak zagrania prawdziwego człowieka. Zawsze miałam wrażenie, że coś jest wpisane w ten scenariusz, co jest jakąś formą reprezentacji, którą my z Dobromirem po prostu przenosimy. Po prostu dwie figury białych Europejczyków, wcale nie logując się w tym, że to są Polacy, no bo to ma, wydaje mi się, jakiś taki szerszy zasięg, którzy bardzo dbają o swój komfort i jest to takie dla mnie przedstawicielstwo, które się powtarza w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy jesteś po prostu kompletnie ślepy, kiedy jesteśmy kompletnie ślepi na wszystko, co się dzieje dookoła nas i nie chcemy patrzeć na tragedie, które wydarzają się naprawdę obok. Więc to jest jakby ciekawe w takim rozpracowaniu właśnie czegoś, co jest bardzo uniwersalne. Czyli nie jesteś jakby postacią z krwi i kości, tylko przenosisz jakiś bardzo uniwersalny brak wartości tak naprawdę w tych ludziach. Dlatego to było ciekawe. I mam dużo, dużo serca do tego filmu i też rozumiem, że on jest bardzo trudnym filmem i też jest takim filmem praktycznie dla 16 widzów, można powiedzieć, i że te postacie też są bardzo, bardzo, ci ludzie są bardzo trudni, no bo nie sposób ich lubić, więc trudno się ciężko zdobyć. Trudno, więc trudno się tak naprawdę pod nich podwiązać i tak przechodzić przez ten film z przyjemnością, nie? On jest trudny, też bardzo była moim zdaniem wyraźna linia podziału między sympatykami, a tymi,
którzy mówili, że to jest najgorszy film, jaki widzieli w życiu, że on tam po prostu coś naciska. Ale to dobrze, no jakby wiadomo, że polaryzuje i wiadomo, tak, że przynajmniej się o nim coś tam mówi. Nawet jak się ludzie o niego kłócą i go nie lubią, to wywołuje jakieś emocje, które być może zostają i coś tam się myśli, coś tam się o tym myśli po prostu. Takie mam wrażenie, że lubisz pracować takimi minimalistycznymi środkami, że bardziej twarzą, bardziej byciem, obecnością, niż jakąś taką emocjonalnością. Czy to jakoś wynika z ciebie? Może wynika to z tego, że mam wrażenie, że film dużo mniej wytrzymuje dużą ekspresję. Mhm. Że wydaje mi się, że wszystkie rzeczy i wszystkie tak naprawdę pejzaże wewnętrzne, które mamy w sobie, one w filmie i tak przechodzą, ponieważ z niewiadomych przyczyn, z jakiejś magii, która się wydarza między tak naprawdę człowiekiem, ciałem, a rejestratorem, czyli tym okiem kamery, ta kamera widzi dużo więcej. Ona jakoś przenika po prostu te warstwy i chyba zawsze wychodziłam z założenia, że jeśli wszystko mam w środku, to jakby pewne sprawy i tak po prostu przejdą. Natomiast nadekspresja zawsze mi gdzieś tam przeszkadzała, dlatego jakby często miałam jakiś taki problem z kinem azjatyckim, ponieważ oni na przykład mają jakąś taką faktycznie jakby zupełnie inną. Przesadzoną trochę to samo. Dla nas, oczywiście, dla nich to jest zupełnie naturalne. To jest zupełnie naturalne. Tutaj używam jakiegoś skrajnego przykładu, ale... Więc pewnie to jest takie moje odczucie, że w kinie w taki sposób można funkcjonować, natomiast teatr daje taką możliwość, wiesz, poślizgu i po prostu robienia szpagatów i tak naprawdę jakby wjechania z taką po prostu totalną emocjonalnością i myślę, że w teatrze mogę to robić i to robię więc to jest kwestia jakiegoś takiego różnicowania, ale też myślę, że trzeba spróbować wszystkiego, że może trzeba po prostu czasem kompletnie przesadzić, a okazuje się, że to wcale nie jest przesadzone, no. Mam pewną ostrożność, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tym obrazie filmowym, ale jeszcze wszystko przede mną. Może jeszcze po prostu, wiesz, będę miała jakieś takie propozycje, w których będzie można rozkręcić te emocje w jakiejś trochę innej formie. Zaskakujące, na przykład jak w Apokawiksie Żuławskiego, no to tam są takie charakterystyczne bardzo postaci, zresztą zombie się pojawiają i tak no dalej. No właśnie. Więc może w takim gatunku teraz wkracza do nas dokładnie. Do kina slashery, różnego rodzaju kino gatunkowe, takiego, tak, którego wcześniej u nas nie było, pojechane bardziej, więc może gdzieś tam będzie możliwość zagrania takiej roli nietypowej. Świetnie, niech będą dokładnie jakby osoby, reżyserzy, reżyserki, którzy po prostu wskrzeszają jakiś taki świat, który jest inny, nie? Mm-hmm. Jest jakiś taki autorski, tak, i szalony. A ty powiedziałaś, że też lubisz oglądać, oczywiście wiadomo, dużo, bo to daje inspirację. Co najbardziej lubisz? Ostatnio podobno nie bardzo masz czas na to, więc programy, seriale. Tak, jestem młodą mamą, dlatego ograniczam się do oglądania programów kulinarnych najbardziej. Moje guilty pleasure to jest oczywiście Kuchenne rewolucje. Myślę, że obejrzałam wszystkie sezony. No, uwielbiam. Niektóre... McDonald's, tak. Kto nie uwielbia? No, są tacy, których tak, bardzo denerwuje i nie potrafią na nią patrzeć. To prawda, ale są, myślę, że jest większa rzesza fanów niż tych, którzy jednak nie są w stanie się zalogować w Magdzie, bo tak jak powiedziała Dorota Masłowska, Kuchenne rewolucje to jest najlepszy dokument o Polsce. Tak. I zgadzam się z tym w 100%. Tak, tam tyle jest niuansów takich społecznych, psychologicznych, spojrzenie na różne historie, dramaty, a jednocześnie na zmianę, jakąś metamorfozę. Tak, tego kraju, który przechodzi dokładnie, bo to już jest 15 lat tak trwania tego programu. Mnóstwo detali związanych jakby z tym wszystkim, jak ci wspaniali ludzie wyglądają, jakie mają dłonie, co mają w oczach, co są ubrani, no tam jest cała gama. Poznałaś Magdę Gessler kiedyś? Nie miałam tej przyjemności. Trzeba ją jakoś zaprosić, ale ona, wiesz, nie jest chętna do... Aj, właśnie. Jak zagra w jakimś filmie, to wtedy będą... Tak, właśnie. Słyszałem, że ma powstać film o niej. Ona sama o tym opowiadała. Tak, i nawet sama opowiadała, że będzie, tak, więc może pisze sama scenariusz. Może sama. Myślę, że nie dopuści nikogo do tego, żeby za nią zrobił, tak? Tak, dokładnie. Poszukiwania aktorki tutaj do roli właśnie. Kogo byś obsadził? Ja nie wiem właśnie, to jest bardzo trudne. To może ty byś ją tak... Myślę, żeby było ciężko. Tak. Że nie mam, chyba nie mam po prostu sobie tej, bo
bo to trzeba mieć, ja nie wiem, co by trzeba było mieć, żeby zagrać Magdę. Nie, trudno jakby nawet to uchwycić. Tak, trudno to uchwycić. To jest pytanie właśnie. Tutaj ciężko też nawet by było szukać tak, jakiejś trzeba takiej... mieć taką jakąś barokową duszę. Nie tak, wiem. Ona taka bardzo jest ekspresyjna. Tak. Przenikliwa, tak. I taka kolorowa i tak. W ogóle wszystko jest naraz. Tam. Tak. No, ciekawą postać tworzy, taką intrygującą, dzięki temu ludzie ją oglądają. Lubisz oglądać seriale, wracając do tematu tego, co oprócz oczywiście programów telewizyjnych. Co lubię oglądać? Ja chyba mogłabym w ogóle wymienić, na palcach jednej ręki wymienić seriale, które w ogóle widziałam, chociaż już przestałam myśleć i się uderzyłam w pierś, zresztą miałam taką super rozmowę z panią Grażyną Torbicką, która mówiła, że przez wiele lat broniła się i mówiła, nie, seriale to nie jest dla mnie, seriale to nie jest film i seriale są gorsze, ale oczywiście przyszły teraz takie czasy, w których oczywiście serial absolutnie dogonił albo nawet czasem przegonił film fabularny. Więc nie ma co się już zarzekać, że się po prostu seriali nie ogląda, bo w serialach jest często wszystko co najlepsze. Jak miałam okres siedzenia długo w domu, ponieważ byłam w ciąży, no to na przykład sobie zobaczyłam całą Sukcesję, czego nie mogłam zrobić wcześniej, ponieważ cały czas pracowałam. Mhm. I takie różne po prostu zrobiłam nadganianie rzeczy. I bardzo się cieszę, że serial, przez to, że powstaje ich tak dużo i one cały czas rywalizują ze sobą, cały czas się zderzają o siebie, wytwarzając nowe języki, ponieważ cały czas tam trwa po prostu jakieś takie bitwa właśnie po prostu na język filmowy, który w tym momencie zostanie użyty. I to jest ciekawe, no bo to jest taki ferment twórczy, który po prostu jest jakąś taką wojną gigantów, mam wrażenie, no bo wiadomo, że seriale to są jakby gigantyczne pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale dzieje się coś ciekawego dzięki temu, tylko też zastanawiam się w związku z tym, w którą stronę pójdzie w ogóle kino na przykład. I tak. Czy przypadkiem nie będzie tak, że kino autorskie, niszowe po prostu zacznie umierać i konać, bo ludzie nie będą po prostu mieli percepcji na coś, co ma inny rytm, inne trwanie. Bo po prostu będą potrzebowali cały czas czegoś, co jest... takimi dawkami dopaminy, nie wiem, wstrząsów bardziej. Tak, to zobaczymy właśnie, jaka będzie ta sytuacja też niestety. My dużym sercem na pewno jesteśmy blisko kina i tego, co na wielkim ekranie, no ale wiemy, jaka jest rzeczywistość. Ja też uwielbiam oglądać seriale i to oglądamy je w sumie w domu. I one stają się też takim filmem, bo te 6 odcinków na przykład można obejrzeć nawet w 1-2 wieczory. No, spokojnie. Tak, usiąść i po prostu wciągnąć się, co się często dzieje, jak się tylko ma czas. Więc to też nie chodzi o to, że coś jest lepsze czy gorsze, tylko żeby to ze sobą jakoś współistniało i żeby była taka możliwość, żeby wszyscy byli, też ci, którzy tworzą to, mieli taką możliwość. Tak. Ciebie teraz będziemy mogli oglądać w Wielkiej Wodzie, oczywiście na Netflixie, no ale też zapraszamy do obejrzenia tych filmów, o których rozmawialiśmy, poszukanie ich gdzieś w kinach. Tak. Pewnie się pojawią za jakiś czas w internetach. I też będą w internetach, tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo, bardzo było miło i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do zobaczenia. Państwu. I drugi odcinek o ubezpieczeniach filmowych, czyli Q&A i kawa, bo możecie sobie wziąć do ręki kawę i posłuchać o ciekawych aspektach też produkcji filmowej, o których pewnie niewiele wiecie. Rozmawiamy o ubezpieczeniach filmowych. Agnieszka Rosta z Mac Online jest ze mną. I dzisiaj o tym, o czym nie zdążyliśmy powiedzieć w tym pierwszym odcinku, to znaczy o ryzyku. Czym jest ryzyko przy takim ubezpieczaniu produkcji filmowej? Jak się je rozumiemy? Przede wszystkim nie może dobrze ocenić ryzyka produkcji filmowej ktoś, kto nigdy w życiu nie był na planie filmowym. Myślę, że to jest w ogóle kluczowe. A zdarza się pewnie tak, że ubezpieczyciele nie bywają. Ja myślę, że rzadko się zdarza, że bywają. Ale właśnie od tego są no chociażby tacy fachowcy jak my, jak nasza firma, którzy tą branżą się zajmują, w tej branży się specjalizują. I tutaj są właśnie takim dobrym pośrednikiem między tym sztywnym rynkiem finansowym, który ma swoje reguły, a tym producentem filmowym, który szaleje z produkcją i robi różne niebezpieczne rzeczy, trudne i niewytłumaczalne. Stąd właśnie to pośrednictwo jednak jest bardzo istotne. Jaki jest w ogóle klucz ubezpieczenia? Ubezpieczenie musi polegać na tym, że ubezpieczymy coś, co w przypadku szkody skończy się wypłatą odszkodowania, na co zwrócić szczególną uwagę.
czy właśnie zdjęcie, czy na planie filmowym będzie 20 koni, bo to jest dosyć dla nas istotne, czy będą konie, czy będzie ich dużo, czy będą krowy, czy będą kozy, czy będzie niedźwiedź, bo to też się zdarza. A tu każde zwierzę się inaczej ubezpieczenie, czy jako... Nie, chodzi o w ogóle o jakieś pojawienie się zwierząt różnych, czy duże, czy niebezpiecznych, czy to będzie wysoko w górach, czy to właśnie będzie nurkowanie, czy to będzie palenie dekoracji, czy to będzie pływanie łódką w czasie sztormu po morzu, czy tam no właśnie takie specjalne ryzyka. Dlatego przed zawarciem takiej polisy my zawsze producenta odpytujemy dokładnie na okoliczność wszystkich rzeczy, które się na tym planie będą działy, żeby to wszystko w polisie odpowiednio zapisać, żeby później ten producent, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby ta polisa dla producenta była takim kołem ratunkowym, tak? On jednak odpowiada za pieniądze, które zostały mu powierzone w celu realizacji filmu, tak? Tak. I teraz chodzi o to, że jeżeli zdarzy się jakiś przypadek losowy, który powoduje to, że on nie ma w budżecie zaplanowanych tych kosztów, które się zdarzą w związku ze szkodą, to żeby ta polisa rzeczywiście była dla niego takim ratunkiem i pomogła mu ten film skończyć za te pieniądze, które sobie w tym budżecie zaplanował. Oczywiście nie jest tak, że jest pokryte zawsze wszystko i bezwarunkowo. Tak, więc to ryzyko warto dobrze ocenić, to do wszystkich producentów, osób zajmujących się produkcją, ale nie tylko, bo ryzyko w życiu też warto ocenić, tak, to ubezpieczając prawda. Się. Dziękuję za dzisiaj i zapraszamy na kolejny cykl o ubezpieczeniach. Dziękuję bardzo. Dzięki, że oglądaliście Kinorozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.